Leroy przerywa milczenie i sugeruje, za alimenty kobiet. Sedzin robi po twarz kobietom. W czwartek niespodziewanie głośno zrobiło się o Leroyu. Wszystko za sprawę wywiadu, jakiego wysokim obcasom udzielila zona rapera i polityka. W rozmowie, która ukazała się w dodatku do Gazety Wyborczej, Joanna Krochmalska opowiedziała o kulisach ich relacji, zakończonej jakiś czas temu po prawie dwóch dekadach. Według kobiety 51-latek nie tylko z dnia na dzień ją zostawił, ale i stosuje wobec niej przemoc ekonomiczną oraz nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego. Piotr wyprowadził się z mieszkania, ja zostałam z dziećmi. Nigdy bym się nie spodziewała tego, co wydarzyło się później, że odetnę mi gaz, prąd, internet. Że dostanę nakaz eksmisji. Że będę musiała walczyć o alimenty, wysłuchiwać gruz pod jego kolegów, jego awantur, opisuje matka trójki dzieci Leroya. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Jak można się było domyślić, wyznania Joanny, która formalnie wciąż jest żoną artysty, spotkały się z reakcją ze strony Piotra. Jak na celebrytę przystało, mężczyzna zdecydował się zabrać głos za pośrednictwem instagramowego profilu. Zorganizował z tej okazji transmisję na żywo, podczas której przed ponad 20-tysięczna publiczność zalił się na swój los. Zaczął od wyrazów współczucia względem grupy społecznej, z której się utożsamia. Współczuję dzisiaj białym heterykom, facetom w Polsce. Tym, co mają dzieci i się rozstali, rozpoczął wywód, heteryk heteroseksualny mężczyzna, przyp. Red. Kurczę, jest to hard coring w ogóle, co się dzisiaj dzieje, jak musisz się tłumaczyć. Kropka. Zobaczcie te programy, czy wy zauważyliście, jak agresywne kobiety są tam? W ogóle im się nie zwraca uwagi. Że mogę bić do krwi kolesi? Uderzać w programie? I mało tego, zawsze są usprawiedliwiane? Że się to dzieje nie tylko w tych programach. Mam nadzieję, że to madre dzieci oglądają, bo ony myśla, że dzieci madre jak to zobacza. To zglupieja, ubolewa nad współczesna płcia piekna, następnie odnosząc się do swojej sytuacji. Przy okazji zdecydował się posłużyć cytatem. Ja jestem pod ciaglem ostrzałem mediów. Chociażby dzisiejszy dzień. Mark Twain kiedyś powiedział. Że zanim prawda wlozy buty, kłamstwo okrazy ziemię. Ja to wiedziałem od zawsze. Starałem nie obrazać się na to, że każdy może powiedzieć największą głupotę na mój temat. Nawet najbliższa mi osoba. Ja muszę to znieść albo nie, zalil się. W dalszej części Leroy mówił o 20-letniej córce, po chwili znów wplatując w wypowiedź temat dzisiejszych kobiet. Ja uwielbiam kobiety, żyję z nimi. Mieszkam z córką dorosła, wybrała mnie i z ojcem mieszka tyle czasu. Widocznie nie jestem aż tak źle wobec kobiet, ale ogólnie jestem w szoku, w ogóle co zrobili. Nie wiem kto. Czy to mechanizm pewien? Zaczynam współczuć te sobie obydwu stronom. Zanim skończyła się walka o uprawnienia, a zaczęło się gnębienia w tej chwili mężczyzn i to jest straszne, wskazywał poszkodowany. Nawiązując do Johnny'ego Deppa. Dzisiaj facet nie ma prawa do obrony. Ja obserwuję niektórych moich kolegów, którzy mają problemy. Cieszę się, że ta sprawa Deppa wyszła ostatnio, zamierzam złożyć tylko jedno oświadczenie. Ale jestem w szoku, jak ludzie oceniają od razu, zapowiada poruszony zamieszaniem wokół swojej osoby. Mało tego, zdaniem Leroya, za wiele złego odpowiadają Sedziny, które z automatu przyznaje matkom opiekę nad dziećmi. Raper uważa, że alimenty to upokorzenie dla kobiet, które przecież są bardzo ambitne i mogą zarabiać same. Przy okazji chyba zapomina, że Sedzinę to żona Sedzi, a kobieta wykonująca zawód Sedziego to po prostu Sedzia. Ja chcę pomóc kobietom. Czym innym jest Sedzina, która orzeka z automatu, że dzieci oczywiście idą do matki. Ona nie szanuje kobiet i pieniądze dla matki. To one uważają, że te matki nie potrafią o siebie zadbać. Esa nikim. Nie potrafią dbać o dzieci. Nie potrafią zawodowo się rozwijać.
Przecież to jest po twarz. Sadzin robię po twarz kobietom w sadzie. Kiedy z automatu zabrania ja, grzmi. Ja jestem ojcem, który ma swoje dzieci ze sobą. Prawie non-stop. Ja znam moje dzieci i sam je prowadzę od zawsze, znam je. Uważam. Ze prawo do tego ma i jedno, i drugie. Musimy się upamiętać, kwituje wzburzony raper. Macie na to jakiś komentarz? To jeszcze Leroy czy Us Corwin. Przypominamy, politycy wydali 4,1 miliona złotych na podróże. Suski i Leroy polecieli na festiwale.